Dziś święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Czytamy o tym w kontekście narodzin w Betlejem, że to narodzenie Maryi było już zapowiedziane przez proroka Micheasza, kiedy ma porodzić ta, która jest zapowiedziana jako ta, która ma porodzić. Że to porodzenie w Betlejem, porodzenie Jezusa Chrystusa jest zamysłem Pana Boga wobec Najświętszej Marii Panny. Dlatego dzisiaj cieszymy się z jej narodzenia. To jest może trochę pokomplikowane, a może rzeczywiście proste. Zwłaszcza jak się to rozumie bardzo konkretnie odnosząc do naszego życia. Że dzisiaj możemy też dziękować za swoje własne narodziny, że dzisiaj możemy też dziękować za narodziny naszych rodziców. Bez ich narodzin nie byłoby naszych narodzin. I myślę, że tak prosto warto to zrozumieć. Oni mieli bardzo konkretne zadanie, które w życiu podjęli. Między innymi przyjęcie naszego życia. To, że przyszliśmy na ten świat, zawdzięczamy temu, że oni byli. To jest święto wdzięczności. Narodziny Najświętszej Marii Panny niech będą dla nas okazją do tego, by dziękować, by uwielbiać Pana Boga za życie nasze i życie naszych rodziców. Dość niekonsekwentnie, ale prowadziłem kiedyś badanie drzewa genealogicznego mojej rodziny. Dotarłem tam do przodków, do jakichś prababć, pradziadków. Nawet trafiłem na groby, które jeszcze są gdzieś tam na południu Polski. To było bardzo przejmujące doświadczenie, jakby odkryć, że ja jestem częścią jakiejś bardzo długiej historii, że ja nawet nie znam tych zmagań, tych doświadczeń, można powiedzieć, tych ludzkich opowieści moich przodków, ale niosę w sobie coś z nich, jakiś rodzaj błogosławieństwa. Ale też doświadczam tajemnicy, bo nie mogę sięgnąć gdzieś tam do końca, do jakiegoś korzenia. Kiedy więc czytam rodowód Jezusa, to się cieszę, bo te historie już po latach studiowania Pisma Świętego są mi bliskie. I każde to imię to jest jakiś element historii, jakaś walka Boga o człowieka i walka człowieka o Boga. Jakieś zmaganie się, czasami porażka, czasami grzech. W tym rodowodzie znajdziemy potwornych grzeszników. Tak? A jednak oni niosą te i piszą te historie, na końcu której pojawia się ta kobieta, która mówi: zgadzam się, będę matką Bożego Syna i dzięki niemu cała ta historia do samego korzenia zostaje uzdrowiona, staje się drogą, uzyskuje sens. Pojawienie się Jezusa powoduje, że te wszystkie wojny, te wszystkie błędy, te wszystkie próby, że to wszystko było dokądś. I to jest niesamowite, że w Jezusie uzyskujemy swój cel. Każda historia, każda genealogia, każde drzewo, najbardziej zakręcone, pogubione, w Chrystusie może być ocalone. I te ludzkie historie w Bogu mają znaczenie. I jeżeli dzisiaj w Kościele cieszymy się Maryją, bo to jest święto maryjne, paradoks maryjnych świąt zawsze polega na tym, że próbujemy mówić o Maryi, ale nie da się o niej mówić bez Jezusa. Że ona jest tym, kim jest, ze względu na Jezusa. Dzisiaj Kościół świętuje jej narodziny, bo to jest dzień nadziei na to, że ta kobieta zgodzi się, że ta kobieta uwierzy, że ta kobieta będzie służyła całym swoim życiem Jezusowi, naszemu Zbawcy.